Budżet na rok 2020 został już zaplanowany. Jakie inwestycje czekają gminę Polska Cerekiew? Mamy inwestycję, ale za to dużą, ponad 3-milionową. Mówię tutaj o kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronin. Wronin to jest trzecia największa miejscowość w naszej gminie po Polskiej Cerekwi i Zakrzowie. Stąd no, duży koszt, trudny teren, bo zwarta zabudowa, tam też no, na pewno będziemy apelować do mieszkańców Wronina o cierpliwość, no bo przez najbliższe 2 lata, bo to jest inwestycja dwuletnia, Wronin będzie jednym dużym placem budowy. I oczywiście też musimy rozbudować naszą oczyszczalnię ścieków, bo na chwilę obecną ta oczyszczalnia ścieków przyjmuje maksymalną ilość, jaką jest w stanie przerobić. Remonty krótkich odcinków dróg rzadko kiedy są dofinansowywane. Dlatego też często ich modernizacja jest odkładana na dalszy plan. W przyszłym roku może się to zmienić. Zapotrzebowanie jest oprócz tego, żeby robić te gruntowne przebudowy lub budowy dróg dużych, tak? Mamy sieć oczywiście dróg małych, wewnętrznych, dojazdowych i zgodnie z zapowiedzią w przyszły rok to będzie skupienie się właśnie ze środków własnych na realizacji tych mniejszych zadań, ale nie mniej znaczących dla mieszkańców. Na przyszły rok, żeby nie aplikować o duże zadania drogowe i skupić się na tych mniejszych, które na pewno nie dostaną wsparcia z zewnątrz, bo nie kwalifikują się w nijak do tych programów, czy to rządowych, czy unijnych. W budżecie gminy został również uwzględniony Fundusz Sołecki, czyli potrzeby mieszkańców każdej wsi. Mieszkańcy sami odpowiadają na swoje potrzeby, bo jest to fundusz dla nich i oni decydują, co będzie realizowane w przyszłym roku. Na spotkaniach wiejskich decydują, następnie formułują wniosek i za pośrednictwem sołtysa wniosek trafia do Urzędu Gminy. Głównie planowane są urządzenia na place zabaw, jak również imprezy kulturalne w postaci dożynek, pożegnanie, powitanie wakacji. No właśnie takie są potrzeby mieszkańców. Taki jest cel ustawy o Funduszu Sołeckim, żeby tu ludzie decydowali, co chcą robić i jak się integrować. Tak, głównie integracja. Podczas planowania budżetu wzięto pod uwagę zarówno potrzeby gminy, mieszkańców oraz stałe wydatki, jak na przykład koszty oświaty. Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.